Witam Państwa w komentarzu walutowym BossFX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domu maklerskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 21 stycznia, godzina 7.35, a ja zapraszam Państwa do omówienia sytuacji na trzech wybranych przeze mnie parach walutowych. Tradycyjnie zaczynam od rynku eurodolara, jako rynku dominującego w stosunku do pozostałych par. I to, co możemy zauważyć, to to, że kwotowania eurodolara konsekwentnie kierują się na południe, co nie jest dla nikogo zaskoczeniem, ponieważ ten trend trwa już bardzo długo. Technicznie naruszyliśmy kolejny ciekawy zakres, ponieważ tutaj generalnie była jakaś taka strefa małego wsparcia, bazując na tej poprzedniej formacji podwójnego dna. No jak widać, kurs dość dynamicznie poradził sobie z tym zakresem, no i generalnie otwiera nam się drogę spadku w kolejne niższe zakresy, gdzieś do okolic prawdopodobnie 1.05, 1.08 na razie. No fundamentalnie to oczywiście story jest takie, że w czwartek Europejski Bank Centralny uruchamiał program stymulacyjny dla strefy euro, czyli generalnie rzecz biorąc skup aktywów. Można to również określić mianem do druku euro, czyli wpływania kolejnych miliardów euro w gospodarkę. Wszystko tak naprawdę zależy od bilansu tego programu, jaki będzie jego zakres, jaka będzie jego wartość, czy to będą jednorazowe wpłaty, czy to będą, znaczy, czy ta suma przekazana na rynek będzie, powiedzmy, jednorazowa, czy będą jakieś comiesięczne wykupy. Także generalnie czekamy na to. Oczywiście z drugiej strony może się pojawić sytuacja taka, że Mario Draghi powie, że po ostatnim spadku notowań wspólnej waluty, które miało miejsce po umocnieniu franka, no generalnie w tej chwili nie wolą poczekać na wpływ tych wydarzeń. To także generalnie całość rzeczy jest prawdopodobna. Jeżeli program wyniesie prawdopodobnie poniżej 500 miliardów euro, a nawet zakłada się 1 biliona, tą sumę, no tak ciężko stwierdzić, jakie są dokładne oczekiwania rynku, ponieważ część agencji podaje 560 miliardów, druga czy 800 milion, także generalnie jakakolwiek wartość poniżej tych, które wspomniałem, będzie dobra negatywnie przez rynek i powinien doprowadzić do umocnienia wspólnej waluty. Z tym, że raczej wydaje się, że w tej chwili jakby rynek nie zakłada, aby mógł zostać mocno zaskoczonym przez Mario Draghiego. Kolejną parą jest euro CHF, która, jak Państwo widzą, ustabilizował się tuż poniżej tuż powyżej parytetu. Generalnie kwotowania w tej chwili troszkę są jakby zapomniane przez rynek. Zmienność jest stosunkowo nieduża, nawet jak zobaczymy na daily, to tak naprawdę ta zmienność, lekkie cofnięcie się kwotowań w dół. Na high-dynce tak naprawdę dużo się nie dzieje. Oscylujemy powyżej parytetu. Generalnie to dość ciekawe na tej parze, to, że w momencie już jakby troszkę te emocje padły, analizujemy sobie to, co jednak zrobił S&B, co powiedział Thomas Jordan. Generalnie to, co się najciekawsze na tej parze, to, że owszem, 1.20 zostało zdjęte, ale S&B zapowiedział kolejne działania, kolejne operacje na stopach i przede wszystkim te niespodziewane interwencje. Także ja cały czas czekam na to, żeby jednak S&B coś na tym rynku zrobiło. Jeżeli faktycznie prezes S&B uważa, że frank jest przewartościowany obecnie po tym ruchu, no to S&B powinien pojawić się w arkuszach. Tutaj jakby takie pojedyncze strzały niespodziewane ze strony Szwajcarskiego Banku Narodowego byłby dość dobrym straszakiem dla kapitału spekulacyjnego na tym rynku. Trzecią parą jest euro PLN, który generalnie, podobnie jak większość par ze złotym, znajduje się pod lekką presją. Przede wszystkim to umocnienie franka spowodowało nam, że nam się troszkę pogorszyły nastroje wokół tych walut rynku wschodzących. Generalnie to w tym umocnienie franka spowodowało również jakby transfer kapitału w kierunku bardziej ryzykownych aktywów. No widać to tak naprawdę po całym koszyku aktywów polskich, czyli indeks giełdowy no, jest generalnie odstaje od tego, co się dzieje na DAX-ie. Obligacje polskie weszły w fazę lekkiej korekty, to można generalnie przypisać również temu, że spadły troszkę oczekiwania na obniżki stóp procentowych. No i złoty generalnie po tym franku troszkę znajduje się tutaj w defensywie. Generalnie nie ma jakiejś dużej tragedii, niemniej widać, że złoty w chwili jest wyraźnie słabszy niż tego, co było parę kilka dni temu. Czekamy również na złotym, przede wszystkim czekamy na ruch ze strony ECB. Więc jakby ten program, który faktycznie mógł wynieść po ten milion euro, no to byłby dobry to sygnał dla rynku i generalnie mógłby obniżyć tą awersję do ryzyka na rynku również walutowym. W konsekwencji przełożyłoby się na wzrost wycen walut CE,
w tym również złotego. Ostatnią parą jest dolar do jena. Dolar do jena, gdzie generalnie mieliśmy w nocy nad ranem zakończenie posiedzenia Banku Japonii. Tam się tak naprawdę nie wydarzyło nic, co by zaskoczyło rynek, ale tak naprawdę nic również, co by było warte istotnej zmianki tutaj. Niemniej wczoraj widzieliśmy lekki spadek jena w ciągu sesji, umocnienie dolara. No i to jakby pokazało nam tutaj, że ramy tej techniczne, czyli tak naprawdę mocne wzrosty, tutaj coś na kształt takiego zwężającego się trójkąta, chociaż chorągiewki, pokazują nam, że ta formacja w tej chwili wydaje się być kluczowa dla tej pary. Jeżeli doszłoby do jakiegoś włamania którejś tutaj ze stron, to prawdopodobnie otrzymalibyśmy nowy sygnał na tej parze, tym bardziej, że tutaj jakby w długim okresie Państwo widzą, że udało się przekroczyć tą długoterminową linię trendu spadkowego, wyjście w okolicy tych bliskich wsparć, bliskich oporów, niemniej nawet ta, nazwijmy to, średnioterminowa linia wzrostowa jest w dalszym ciągu aktualna. Także wydaje się, że tutaj ewentualne naruszenie nawet tego zakresu spadkowego i podobne wyjście przez 1,20-1,87 spowodowałoby kolejny ruch wzrostowy prawdopodobnie do okolic 1,24. Dziękuję za uwagę.